Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Quarkub, a to jest kolejny odcinek, który Ratchet & Clank 2 Rift Command. Jak możecie zauważyć, po skoku jakości już się przerzuciłem z PS2 na PS3 i uruchomowałem, a raczej robiłem po prostu to samo, co w zapisie na PS2, czyli tam sobie, co się stało. Zabawnie. Nieważne. Polepszam sobie brońki na taki sam poziom, jak było tam. Pozdobywałem chyba takie same skill pointy i... No i tyle. I dotarłem do momentu, w którym skończył się poprzedni odcinek. Dobra, na to jeszcze mnie nie stać. Tu czyszczę tylko trochę. Inaczej. Tu. O. A, i kupię sobie od razu. Amunicję. A jedyne, co się jeszcze różni, to są te mody kupowane u Incognito, bo tego mi się po prostu już nie chciało sprawdzać i kupiłem tylko na samym było dać w danym momencie. Co tu się dzieje z tym menu? Możecie zobaczyć jeden z kodów binarnych ukrytych na tej planecie, który został ukryty przez level designera tej planety. Po prostu nie pamiętam, jak on w tym momencie się nazywał, ale taki smaczek zostawił. O ile nie zapomnę, co tego zrobić, to postaram się to jakoś wytłumaczyć, wypisać to, co on tam poukrywał. Kolejny. Thank you.
nogi. Szybkie energetyki lecimy teraz w tą odpowiednią stronę. O. W tej śrubce. Potem trzeba byłoby wracać. Po co? Thank you.
całkiem szybko idzie w sumie. Ulepszanie kufru, nie mam wrażenia, że na PS2 jakoś to wolno wyszło. Slim Cognitos, your secret is safe with us. Whether it's weapons, shielding, or a new hyperspace module, we'll hook you up quickly, cheaply, and most important, quietly. So next time you're in the market for some legally ambiguous refashioning, remember the name. Slim Cognitos. The only inspections we pass are yours. Starship mods. Well, a quick visit to Slim's wouldn't cost us much time. Or maybe we should check out that chemical factory. Someone inside might know where the thief was headed. Dobra, no i w tym odcinku zrobimy obie te rzeczy. Przynajmniej ja zrobię. Wskoczymy sobie do... i tutaj do tej fabryki. Ale właśnie tam przejście między dwoma kawałkami, czy dwoma bramy, o, w ten sposób, było raczej ta jedynka, ta fajnie, o, też było to przejście. W ogóle to całkiem zabawne, dźwięki takie dosyć niepokojące do słuchania. Do samej sobie. O.
czego daje mi amunicję do broni, której zupełnie nie używam. Jak powinno mi dawać tych, których używam najbardziej. A przynajmniej tak miały być zaprogramowane te skrzynki. No i teraz dało mi odpowiednio, a nie. Robots can assist us. Excuse me, have you seen any masked weirdos? I think I had better do the talking. A masked customer picked up an order not long ago. Recently, they received a new transmission from him, and they are willing to show it to us for a small price. Of sulfuric acid. Oops. Better make that 5 containers and 4 containers of liquid hydrogen. Oops. Better add 6 crates of nitroglycerin and. Look, just give me double that. And I need it delivered. Hey! What? What? Oh, nothing. Just some robot humor. Okay, funny guy. Let's just head to those coordinates. To fajna mała cena, 6 koła. Czuję się bardzo oskamowany. No ale nie patrzę. Lecimy na szybko do Slima, a potem na Siberius, czy tam Siberius, jakkolwiek się to czyta. Oczywiście na nic mi, znaczy
Taśmy, ja nie na za dużo rzeczy. Miny na pewno się przydadzą. Torpedy w sumie też. Czy jeszcze coś? Za 10? Za 15. Dobra, też może być. No i tyle by. Gdyby to było na tyle w zasadzie. Okay. Dobra. No, to jesteśmy na Syberiusie i tu się będę z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrybera, jeśli jeszcze ktoś nie subskryberuje, a nie subskrybuje aż 90% oglądających. Z tego co widziałem na statystykach, więc zachęcam. What the fuck? No nieważne. No, a jeszcze zachęcam do odwiedzenia linków w opisie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do następnego. Cześć. Thank you and have a quark-tastic day.